Afera alertowa w Bielsku-Białej. Prezydent miasta najpierw zawiesił naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, po czym jednak przywrócił go na stanowisko. Sprawa związana jest z prośbą, jaką naczelnik miał wystosować do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o rozesłaniu alertów RCB w sprawie zanieczyszczenia wody w bielskich kranach. Dyżurny zarządzania kryzysowego, który był wówczas przy telefonie, poinformował, jakie są procedury i później nastąpiła, można powiedzieć, konsultacja, bo trzeba podkreślić, że naczelnik prosił o to, aby uruchomić ten alert RCB dla 4 ulic w Bielsku-Białej. No, podkreślmy, system alert RCB jest systemem ogólnokrajowym, ewentualnie ogólnowojewódzkim. Co więcej, o rozesłaniu nie decyduje Urząd Wojewódzki, a centrala w Warszawie. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego po rozmowie z dyżurnym przekazał jednak prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu, że odmówiono mu rozesłania alertów RCB. Prezydent przekazał taką wiadomość mieszkańcom, jak się okazuje, wprowadzając ich w błąd, bo to nie Urząd Wojewódzki odmówił, a naczelnik nie dopełnił formalności. Naczelnik zarządzania kryzysowego błąd miał przypłacić stanowiskiem. Klimaszewski zawiesił go w obowiązkach. Po przesłuchaniu taśm z rozmów naczelnika z dyżurnym w Urzędzie Wojewódzkim prezydent Bielska wydał kolejne oświadczenie. Dzisiaj, mając już pełną wiedzę na temat wydarzeń z końca marca, postanowiłem przywrócić naczelnika do pracy. Podejmując taką decyzję, kierowałem się całokształtem jego działań na tym stanowisku, w tym m.in. jego ogromnym zaangażowaniem na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy trafili w ubiegłym roku do naszego miasta. Przypomnijmy, że sytuacja dotyczyła zanieczyszczenia wody, do jakiej kilkanaście dni temu doszło na terenie Bielska-Białej. Spotkani przez nas wtedy mieszkańcy nie kryli żalu do urzędników, że o skażonej wodzie poinformowali ich tak późno. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w historii naszego miasta, a można by powiedzieć, że w ogóle pierwszy raz chyba w historii Polski, że woda została zanieczyszczona, przypuszczamy, na skutek prawdopodobnie nie najlepiej przeprowadzonego remontu jednej z magistrali wodnej na terenie miasta. Do wody miał dostać się styren, o czym miasto zaalarmowali mieszkańcy, czując nieprzyjemny zapach wody w kranach. Sytuacja została opanowana w 72 godziny.